Kiedy popularna autorka Mang zostaje odnaleziona martwa w swoim mieszkaniu, śledczy przeczuwają, że w tym konkretnym przypadku dotarcie do faktycznego winowajcy może być znacznie utrudnione. Z uwagi na brak obiecujących tropów, a także inne, losowe, niesprzyjające okoliczności, sprawa szybko utyka w martwym punkcie. Przynajmniej aż do momentu, w którym śledczy natrafiają na pewnego angielskiego obywatela, próbującego przekonać wszystkich, że wie, kim był sprawca tej okrutnej zbrodni, ponieważ przyśniła mu się jego twarz, modus operandi, a także trasa, którą oddalił się z miejsca zdarzenia. Zapraszam Was dziś do wysłuchania zagmatwanej historii zabójstwa Yoshi de Yoko, a pod koniec odcinka również na mały, spontaniczny konkurs. Dziewiątego września 2000 roku, około południa, osoba przeprowadzająca na terenie jednego z centralnych tokijskich okręgów, Koto, zwyczajowy spis ludności, już któryś raz z kolei głośno zapukała do drzwi jednego z apartamentów położonych na jednym ze środkowych poziomów eleganckiego wieżowca. Mieszkanie to było bowiem ostatnim, które musiała odwiedzić, aby uznać powierzone jej zadanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z każdym z lokatorów za zrealizowany. I pomimo, że zjawiała się pod drzwiami tego konkretnego lokalu średnio co 2-3 dni od samego początku września, to do tej pory nikt nie odpowiedział na wezwanie i, szczerze mówiąc, pracownik Urzędu Statystycznego był tą sytuacją już nieco zmęczony. Jednak tym razem podejrzane okoliczności towarzyszące wizycie sprawiły, że poważnie się zaniepokoił. Mianowicie, bezpośrednio obok wejścia do każdego z apartamentów w tym budynku znajdował się otwór wentylacyjny połączony bezpośrednio z jego wnętrzem w celu odprowadzenia wszelkiego rodzaju niepożądanych zapachów, przykładowo tych wydzielających się w trakcie gotowania. Tego dnia, kiedy ankieter wjechał windą na docelowe piętro, już od progu poczuł na korytarzu okropny smród i kiedy zdecydował się zlokalizować jego źródło, to doszedł do wniosku, że wydobywa się on z mieszkania, do którego zmierzał, co biorąc pod uwagę kontekst całej sprawy, spowodowało, że przeszedł go zimny dreszcz i postanowił powiadomić o wszystkim zarządcę nieruchomości. Ten natomiast wykonał pilny telefon do dozorcy budynku, który już kilka minut później pojawił się pod wspomnianym lokalem z zapasowym kluczem. Mężczyźni postanowili użyć go, aby sprawdzić, co może wydzielać tak okropny zapach, jednak kiedy klucz umieszczony został w zamku, to ostatecznie okazało się, że drzwi cały czas pozostawały otwarte. Po wejściu do środka nie mieli już żadnych wątpliwości, że cokolwiek to jest, z pewnością znajduje się w tym mieszkaniu. Po kolei wchodzili do poszczególnych pomieszczeń, jednak w momencie, w którym dotarli do sypialni, natychmiast wycofali się, czym prędzej wybiegli z mieszkania i niezwłocznie powiadomili policję. Scena, jaką śledczy zastali na miejscu, zdecydowanie należała do tych, które wywołują głęboką traumę i pozostają w pamięci człowieka do końca jego dni. Przy jednej z krawędzi sporych rozmiarów łóżka sypialnianego leżało półnagie ciało młodej kobiety, pozostające w znacznie posuniętym stopniu rozkładu. Ze względu na pozycję, w jakiej denatka została odnaleziona, a także z uwagi na widocznie zarysowane, charakterystyczne ślady na jej szyi, funkcjonariusze wywnioskowali, że zamieszkująca pod tym adresem lokatorka padła ofiarą brutalnego morderstwa. Kobieta leżała na plecach, była naga od pasa w dół, miała na sobie jedynie skąpy t-shirt. Jej twarz sprawca zakrył białym ręcznikiem, który prawdopodobnie znalazł gdzieś w mieszkaniu. Autopsja, która została przeprowadzona w późniejszym czasie, nie była niestety w stanie w 100% odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób doszło do śmierci ofiary. Patolog stwierdził jednak, że z uwagi na wspomniane wcześniej bruzdy na szyi kobiety, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że została uduszona. Doszło również do wykorzystania.
Czas zgonu określono na mniej więcej 10 dni przed jej odnalezieniem. Naturalnie, aby być w stanie dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za atak, śledczy musieli najpierw dowiedzieć się nieco więcej o samej ofierze. W pierwszej kolejności, głównie dzięki pomocy dozorcy, ustalono jej personalia. Okazało się, że pokrzywdzoną była 28-letnia Yoshida Yoko. Kobieta była mangaką, czyli osobą, która utrzymywała się z tworzenia i rysowania mangi. Na co dzień pracowała z domu, w dość ekskluzywnym, dużym apartamencie zlokalizowanym w niemalże samym centrum stolicy, gdzie jeden z pokoi przearanżowany został na studio. Z relacji rodziny i znajomych wynikało, że urodzona w 1981 roku Yoshida już od najmłodszych lat uwielbiała rysować i kreować wymyślone przez siebie postaci. Z biegiem czasu jej rodzice zauważyli, że córka ma do tego ogromny talent, tak więc, kiedy w wieku gimnazjalnym oświadczyła, że ma zamiar zostać autorką komiksów, nie oponowali. Wręcz przeciwnie, starali się wspierać nastolatkę w dążeniu do ustalonego przez siebie celu. Dziewczynka była urocza, pogodna, towarzyska i dość gadatliwa, ale przede wszystkim pracowita i zmotywowana do osiągnięcia sukcesu w branży, która ją interesowała. Już w liceum samodzielnie pisała scenariusze do swoich opowieści, które w następnej kolejności przenosiła na papier w postaci obrazków. Kiedy skończyła, z własnego kieszonkowego opłacała wydrukowanie opowieści w kilkudziesięciu kopiach, które później sprzedawała podczas pewnego rodzaju eventów, jakie, przede wszystkim dla młodych artystów, organizowane są w Japonii dość regularnie. Są to konwenty, pewnego rodzaju targi, na których wielbiciele mangi mogą zaopatrzyć się w nigdzie wcześniej niepublikowane, przyciągające uwagę, ale przede wszystkim bardzo unikalne, gdyż występujące w zaledwie kilkudziesięciu, kilkuset kopiach, prace młodych, aspirujących autorów oraz związane z nimi akcesoria. Tego typu młodzieńcza twórczość danego rysownika, zwłaszcza kiedy w późniejszym czasie podpisze on kontrakt z wydawnictwem i stanie się popularny i rozpoznawalny, potrafi być warta majątek, głównie z uwagi na swoją niepowtarzalność. Yoshida Yoko od samego początku skupiała się głównie na rysowaniu krótkich, przyjemnych, jednotomowych historii na podstawie oryginalnego scenariusza, chociaż zdarzało się również, że na podstawie własnego pomysłu kontynuowała wątki istniejących już postaci, wymyślonych przez kogoś innego, znanego, na przykład Muminków. Nieco później, kiedy osiągnęła pełnoletność, zainteresowała się nowymi gatunkami, kryjącymi się pod nazwami Yuri oraz Yaoi, czyli opowieści obracających się wokół romantycznych i seksualnych relacji damsko-damskich oraz męsko-męskich. Ten ruch spowodował, że zyskała nową, sporą grupę wielbicieli. Mniej więcej od tego momentu większość jej prac wydawana była pod pseudonimem brzmiącym Sugisaki Kuru. Wielu japońskich artystów decyduje się na przyjęcie fałszywej tożsamości, szczególnie wtedy, kiedy ich działalność związana jest z tematami, które mogą szokować, czy też tymi przeznaczonymi do wglądu jedynie dla osób pełnoletnich. Z roku na rok jej komiksy stawały się coraz bardziej popularne, do tego stopnia, że po ukończeniu liceum postanowiła zakończyć naukę, aby w pełni skupić się na rysowaniu mangi. Co ciekawe, rodzice kobiety, z którymi córka w tamtym czasie w dalszym ciągu zamieszkiwała oraz z którymi świetnie się dogadywała, popierali tę decyzję. Bardzo wspierali dziewczynę, mimo iż, jak przeważająca część japońskiego społeczeństwa, nie posiadała typowej biurowej pracy od rana do wieczora. Byli niezwykle dumni, że Yoko potrafiła uczynić ze swojej pasji źródło zarobku. Z biegiem czasu popularność Yoshidy wzrosła do tego stopnia, że konieczne było wejście we współpracę z inną osobą, takim, powiedzmy, agentem, który mógł w czasie, kiedy ona zajmowała się rysowaniem, dogadywać szczegóły z firmami zewnętrznymi, jako że o kobietę pytać zaczęło coraz więcej wydawców. Z racji, że zdecydowana część siedzib firm wydawniczych zlokalizowana jest na terenie stolicy, w pewnym momencie zaszła konieczność, aby dwudziestokilkulatka przeprowadziła się na jakiś czas do Tokio. W ten sposób właśnie artystka zamieszkała w wynajętym apartamencie, w którym ostatecznie zostanie odnaleziona martwa. Mimo, że od tego czasu Yoshida mieszkała w pojedynkę, to jej kontakt z obojgiem rodziców wcale nie uległ pogorszeniu. Dzwoniła do nich niemalże każdego dnia,
Często również wybierała się do nich w odwiedziny. Postanowiła także wykorzystać fakt, że teraz może urządzić w mieszkaniu swoją pracownię i zatrudniła kilkoro asystentów, którzy przychodzili do jej domu i pomagali przy procesie twórczym. Przykładowo zajmowali się nanoszeniem tzw. rastrów, czyli tła, lub też rysowaniu mniej ambitnych detali, takich jak budynki czy drzewa znajdujące się gdzieś w oddali, za główną twórczynię pod jej okiem, aby ta mogła wykorzystać zaoszczędzony czas na skupieniu się na znacznie ważniejszych aspektach. Jednakże fakt, że miejsce zbrodni było jednocześnie miejscem pracy kobiety, w oczach osób pracujących nad sprawą nieco komplikował sytuację. Oznaczało to bowiem, że każdego dnia w opisywanym apartamencie bywało naprawdę wiele osób, które potencjalnie mogły odpowiadać za odebranie jej życia. Szczególnie, że od samego początku śledczy podejrzewali, że Yoshida musiała znać swojego mordercę. I wskazywało na to znacznie więcej poszlak niż jedynie narzucony na twarz ofiary ręcznik. Przykładowo, na podłodze w przedpokoju znaleziono komplet zapasowych kluczy, które sprawca prawdopodobnie upuścił lub też wyrzucił specjalnie, wiedząc, że nie będą mu już potrzebne. Potwierdzone zostało, że ten konkretny komplet z pewnością nie był używany na co dzień przez Yoshidę, gdyż ona korzystała z oryginalnego. Nie znalazłam jednak informacji w temacie, czy klucze te zostały przekazane przez właściciela mieszkania jako dodatkowe, czy też może zostały one dorobione w późniejszym czasie przez 28-latkę lub też w jakiś sposób przez samego zabójcę. Pośród rzeczy kobiety zabezpieczono również paragon z pobliskiego supermarketu, datowany na 18 marca 2000 roku. Z racji, że zdecydowana większość zakupionych w tamtym czasie produktów nadal znajdowała się w mieszkaniu, śledczy przyjęli, że dokonała ich sama Yoko, co oznaczałoby, że na 11 dni przed odnalezieniem ciała w dalszym ciągu żyła. Biorąc pod uwagę to, co zostało ustalone podczas autopsji, funkcjonariusze przyjęli, że do jej zabójstwa musiało dojść właśnie 18 lub też 19 września. W apartamencie było bardzo czysto. Wszystkie rzeczy wydawały się pozostawać na swoim miejscu. Nie zaobserwowano również żadnych śladów świadczących o fakcie, że wewnątrz lokalu doszło do jakiejś bójki lub szamotaniny. Sąsiedzi także zeznali, że w ostatnim czasie nie słyszeli nic, co wzbudziłoby ich podejrzenia. Żadnych niepożądanych hałasów, podniesionych głosów, krzyków czy też wołania o pomoc. Nikt także nie natknął się na klatce schodowej na kogoś obcego, kto wzbudziłby czyjeś szczególne zainteresowanie. Niestety, na terenie budynku oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdowały się żadne kamery, które mogłyby dostarczyć funkcjonariuszom bezcennych informacji o tym, kto wchodził i wychodził z bloku w okolicach 18 i 19 września. Ze względu na brak jakichkolwiek konstruktywnych poszlak, śledczy zaczęli powoli zaliczać przypadek Yoshidy Yoko do tych spraw, w których niezwykle ciężkim jest wytypowanie potencjalnych podejrzanych na tak wczesnym etapie. Aby temu zaradzić, skupiono się na poszukiwaniu motywu, którym mógł kierować się tajemniczy sprawca. Już na samym początku wykluczono, że mogło chodzić o pieniądze. W portfelu kobiety w dalszym ciągu znajdowało się bowiem ponad 3 miliony jenów, czyli około 80 tysięcy polskich złotych, których agresor nie zabrał ze sobą, mimo że torebka ofiary leżała na widoku. Co ciekawe, w jednej z szaf policjanci natknęli się również na stos drogich, markowych ubrań i torebek od znanych projektantów. Rzeczy te zostały jednak umieszczone w głębi garderoby, wyglądały na nieużywane. Większość z nich w dalszym ciągu posiadała nieodcięte metki. Fakt, iż Yoshida gromadziła tego typu odzież i akcesoria, bardzo zainteresował funkcjonariuszy, gdyż według rodziny i większości znajomych kobiety na co dzień nie nosiła ona tego typu rzeczy. Nie interesowała się zbytnio modą, ogólnie dość rzadko wychodziła z domu, a już szczególnie w miejsca, w których należałoby przywdziać elegancki strój. Warto również podkreślić, że odnalezione przedmioty z pewnością były bardzo kosztowne, a w połączeniu ze sporą ilością gotówki z portfela zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób ofiara była w stanie zgromadzić takie środki. Oczywiście na swoich komiksach zarabiała ona wystarczająco dużo, aby się utrzymać i żyć na przyzwoitym poziomie, jednakże kwoty te nie były aż tak duże, aby bez mrugnięcia okiem mogła ona wydawać setki tysięcy jenów na torebki czy buty z prestiżowych, limitowanych kolekcji. Szczególnie, że rzekomo nigdy nie zwracała szczególnej uwagi na to, co na siebie wkładała. Kwestia ta przez dość długi czas mocno nurtowała śledczych.
Aż do dnia, kiedy jedna ze znajomych Yoko postanowiła w końcu wyznać, że prawdopodobnie wie, skąd wspomniane przedmioty wzięły się w mieszkaniu koleżanki. Okazało się bowiem, że Yoshida Yoko, spokojna, introwertyczna twórczyni mangi, posiadała drugie, sekretne życie, o którym nie wiedział praktycznie nikt. 28-latka pracować miała nocami jako eskorta w jednym z ekskluzywnych tokijskich klubów w dzielnicy Shibuya, do którego wpuszczani byli jedynie celebryci, politycy, bogaci biznesmeni i inne szanowane osoby z tzw. wyższych sfer. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej z terminem eskorta, to krótko wyjaśnię, że jest to kobieta, która świadczy mężczyznom usługi seksualne, ale nie tylko. Można ją również wynająć, aby towarzyszyła klientom podczas wystawnego przyjęcia, kongresu, spotkania biznesowego, a nawet by pełniła rolę tłumaczki, pomocnicy przy wyborze wystawnej odzieży, czy też zwykłej asystentki. Dziewczyny, które decydują się na bycie eskortą, są zazwyczaj niezwykle urodziwe, zadbane i, co ciekawe, nierzadko dobrze wykształcone. Ich stawka godzinowa jest bardzo wysoka, co mogłoby wyjaśniać, skąd Yoshida miała w portfelu aż tyle gotówki, gdyż interesanci zwykle nie płacą swoim towarzyszkom przy użyciu karty. Dodatkowo, bardzo często zdarza się, że mężczyźni, chcąc zaimponować swoim ulubionym towarzyszkom, obdarowują je ponadprogramowo drogimi prezentami, jakimi mogą być markowe zegarki, biżuteria, perfumy albo też luksusowe torebki czy przesadnie kosztowna odzież. Jest więc wysoce prawdopodobne, że wszystkie tego typu przedmioty, które policjanci znaleźli schowane w jej szafie, otrzymywała ona od swoich klubowych adoratorów lub też służyły one kobiecie za rekwizyty, bowiem aby zarabiać naprawdę duże pieniądze, musiała dopasować się do poziomu reprezentowanego przez lokal oraz sprawiać wrażenie dystyngowanej i wytwornej. Jednakże prawdopodobnie każda z osób zaangażowanych w sprawę była w stanie dostrzec, iż opisywany styl zupełnie nie pasował do jej codziennego, naturalnego imidżu domowniczki ilustratorki. I chociaż Yoshida mogła prowadzić dostatnie, godne życie za fundusze uzyskiwane jedynie ze swojego jawnego źródła zarobku i nigdy nie wspominała przyjaciołom i rodzinie, aby miała jakiekolwiek problemy finansowe, to z jakiegoś powodu decydowała się na uczestnictwo w zamkniętych imprezach, które pozwalały jej na obracanie się w towarzystwie znanych i bogatych osobistości, mogących dołączyć do potencjalnego grona jej przyszłych klientów. Z jakiego powodu? Wpadła w długi, których nie była w stanie spłacać ze swojej podstawowej wypłaty? Potrzebowała w swoim dość spokojnym i statecznym życiu pewnego rodzaju dreszczuku emocji? A może była przez kogoś zastraszana lub też zmuszana do tego typu aktywności? Tego nikt nie potrafił wytłumaczyć. Tak czy inaczej, było raczej pewnym, że w najbliższym czasie 28-latka zamierzała skończyć ze swoim sekretnym zajęciem. Z zeznań jej bliskich znajomych wynikało bowiem, że kobieta często wspominała, iż w nadchodzącym roku 2001 planuje wyprowadzić się ze stolicy i ponownie zamieszkać ze swoimi rodzicami. Czas mijał, a w opisywanej sprawie policjantom nie udało się poczynić żadnych znaczących postępów. Z tego, co wynika z materiałów źródłowych, sprawca nie pozostawił po sobie żadnych śladów DNA ani też odcisków palców. Z uwagi na fakt, że śledczy byli mocno przekonani o tym, że w tym przypadku ofiara znała swojego zabójcę, kolejno przeprowadzano rozmowy z każdym, z kim Yoshida miała kontakt w okresie kilku ostatnich miesięcy. Jednakże, tak jak podejrzewano, wytypowanie podejrzanego na podstawie tak małej ilości dowodów i poszlak było zdecydowanie utrudnionym zadaniem. Szczególnie, że opisywana zbrodnia nie była jakoś często komentowana i poruszana w mediach. A to prawdopodobnie dlatego, że pod koniec roku 2000, zaledwie 3 miesiące po morderstwie mangaki, doszło do jednej z najbardziej znanych japońskich zbrodni, którą omawiałam już wcześniej na moim kanale. Chodzi oczywiście o morderstwo rodziny Sategaya. A w kwietniu 2001 do porwania autobusu przez nastolatka, o którym również mogliście już u mnie usłyszeć. Obie te sprawy były tak szokujące, że z miejsca zgarnęły nagłówki wszystkich topowych gazet i stały się głównym tematem poruszanym przez ogólnokrajowe media, nieco spychając przypadek Yoshidy na boczny tor. Nie oznacza to jednak, że policjanci zupełnie przestali pracować nad ustaleniem tożsamości sprawcy. Z uwagi na brak jakiegokolwiek punktu zaczepienia, postawili na niekonwencjonalne, może nieco desperackie techniki, jak przykładowo
wynajęcie kilkunastu billboardów umiejscowionych w pobliżu miejsca zbrodni, na których umieszczona została krótka informacja o tym, co się wydarzyło, zdjęcie kobiety, a także prośba o zgłoszenie się na najbliższy komisariat każdej osoby, która uważa, że może posiadać w tej sprawie istotne informacje. Mimo wszystko i w ten sposób organy ścigania nie były ostatecznie w stanie pozyskać żadnego nowego wątku, którego mogłyby się chwycić. Następnie, ku ogromnemu niezadowoleniu rodziny ofiary, śledztwo stanęło w miejscu na dość długi czas. Aż do roku 2004, kiedy to jedna z japońskich stacji telewizyjnych wyemitowała nowy odcinek programu Kiseki no Tobira TV no Chikara, co możemy tłumaczyć jako Drzwi Cudów, potęga telewizji, prezentujące widzom szczegóły sprawy brutalnie zamordowanej autorki komiksów. Jedną z osób, które wypowiadały się w reportażu jako świadkowie, był pewien mężczyzna, przedstawiony jako znajomy kobiety, który pokazał dziennikarce pewien list i wyjaśnił, że Yoshida wręczyła mu go na kilka dni przed swoją śmiercią i powiedziała, że może go przeczytać dopiero w przypadku, gdy jej samej przydarzy się coś złego lub zagadkowego. Zgodnie z jej życzeniem, człowiek ten odłożył list do szuflady. Jednak kiedy dowiedział się, że Yoko została zamordowana, postanowił natychmiast zapoznać się z jego treścią. Tam, na tle innych, bardziej zdawkowych wypowiedzi, wyróżniał się jeden konkretny fragment brzmiący: wkrótce mogę zostać zamordowana. Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Pewna osoba, która mieszka w mojej okolicy, jest fanem mojej twórczości. Codziennie pisze do mnie dziwne listy i nie pochodzi z Japonii, co mnie jeszcze bardziej przeraża. Mężczyzna wyjaśnił, iż Yoshida opowiadała mu podczas jednego ze spotkań o dziwnym stalkerze, pochodzącym prawdopodobnie z Bliskiego Wschodu, z którym po raz pierwszy miała mieć do czynienia podczas jednego z eventów organizowanych dla fanów mangi. Od tamtej pory człowiek ten miał ją nachodzić, śledzić, wystawać pod jej oknami, ogólnie sprawiać, że zaczęła się obawiać o własne bezpieczeństwo. I chociaż wyznanie tego świadka na pierwszy rzut oka mogło wydawać się przełomowe, to policjanci, którzy szybko dotarli do treści prezentowanej w programie, za ogromnie podejrzany uważali fakt, iż rzekomy znajomy ofiary odnalazł się dopiero teraz i po 4 latach od jej śmierci postanowił podzielić się ze światem tymi jakże istotnymi szczegółami. Niedługo później skontaktowali się z producentem programu, który przekazał im namiary na mężczyznę będącego w posiadaniu listu, a następnie poprosili go o przekazanie oryginału do badań, aby ustalić, czy rzeczywiście został on napisany ręką 28-latki. Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Grafolog z całą pewnością zaprzeczył, jakoby to właśnie Yoshida była jego autorką. Wszelkie znaki kanji pisane były w zupełnie inny sposób, pod innym kątem. Jednakże, co również udało się ustalić w trakcie badania, charakter pisma niepokojąco przypominał styl, jakim pisał owy znajomy, który wystąpił w dokumencie. Pod naciskiem ze strony śledczych mężczyzna szybko przyznał się do samodzielnego przygotowania listu oraz skontaktowania się ze stacją telewizyjną odpowiedzialną za realizację programu. Zapytany, dlaczego się tego dopuścił, zeznał, że zrobił to poniekąd z zazdrości o sukces kobiety, ale również po to, aby zyskać większą popularność. Okazało się bowiem, że człowiek ten, podobnie jak sama Yoko, także był mangaką i od wielu lat próbował zaistnieć na krajowym rynku, jednakże wydawał się nie mieć tyle szczęścia i propozycji współpracy, co Yoshida. Kiedy więc uzyskał informację o tym, że Kiseki no Tobira TV no Chikara realizować będzie odcinek o sprawie jej brutalnego morderstwa, postanowił wykorzystać sytuację, aby zyskać swoje tak zwane 5 minut sławy. W dokumencie przedstawiony został bowiem w niezwykle pozytywnym świetle. Wspomniano, iż on także zajmuje się rysowaniem komiksów, więc mężczyzna liczył, iż fani ofiary, zdruzgotani jej odejściem, postanowią zainteresować się również i jego dziełami, z uwagi na fakt, że łączyła go z ich idolką nierozerwalna przyjaźń. Jednakże ostatecznie, kiedy jego niecne uczynki i prawdziwe intencje wyszły na światło dzienne, opinia o mężczyźnie, a co za tym idzie również o jego komiksach, pogorszyła się na tyle, że stracił zdecydowaną większość swoich stałych odbiorców i ostatecznie zmuszony był całkowicie zakończyć karierę. Niesamowicie ciekawym aspektem wspomnianego programu telewizyjnego był również segment poświęcony pewnemu angielskiemu jasnowidzowi, Chrisowi Robinsonowi, który zgodził się zaprezentować w nim próbkę swoich nietuzinkowych umiejętności. I mówiąc nietuzinkowych, mam na myśli fakt, że Chris był jasnowidzem specjalnego sortu, a mianowicie
Wszelkie wizje, które miewał, widywał w snach. Dlatego też był powszechnie znany jako Dream Detective, czyli śniący detektyw. Po zapoznaniu się z przypadkiem Yoshidy, mężczyzna rzekomo udał się na drzemkę, po której wrócił z licznymi i o dziwo dość dokładnymi informacjami na temat wyglądu, miejsca zamieszkania, a także sposobu, w jaki sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Według jego wizji, człowiekiem, który skrzywdził kobietę, był mężczyzna o średniej budowie ciała, 165 cm wzrostu, w przedziale wiekowym między 25 a 35 lat, nie noszący okularów. Co ciekawe, Robinson twierdził, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sprawca pochodził z Bliskiego Wschodu, a biorąc pod uwagę fakt, że nie miał on okazji podczas nagrywania programu rozmawiać z oszustem od listu, ta spójność zeznań wydawała się wszystkim niezwykle interesująca. Osoby, które miały okazję oglądać opisywany odcinek, wskazywały, że Chris opowiadał o cechach charakterystycznych mordercy, jakby widział jego twarz na własne oczy. Dodatkowo twierdził, że w swoim śnie widział wspomnianego człowieka wybiegającego z mieszkania ofiary i kierującego się w stronę najbliższego dworca. Tam mężczyzna miał wsiąść do tramwaju o niebieskim kolorze, którym następnie jechał aż do końca trasy. Punkt, w którym zdecydował się wysiąść, znajdować się miał bardzo blisko jego miejsca zamieszkania. Oprócz tego, w trakcie ucieczki, skaleczyć miał się poważnie w nogę i w kolejnych dniach zgłosił się z tym problemem do jednego z pobliskich szpitali. Jasnowidz kazał także dziennikarzowi zanotować pojedyncze słowa, które mogły okazać się istotne na późniejszym etapie śledztwa. Były to tygrys, terminal, rzeźbienie w drewnie, sklep motocyklowy. Na podstawie swojej wizji Robinson sporządził również szybki szkic pamięciowy podejrzanego, który możecie obecnie zobaczyć w tle odcinka. Nie był on zbyt szczegółowy, jednak mimo to po emisji programu do stacji telewizyjnej zaczęły dzwonić osoby, które twierdziły, że znają bądź też kojarzą kogoś, kto pasuje do podanego opisu czy też przypomina postać z portretu. Szczególne zainteresowanie wzbudziło jedno z takich zgłoszeń, w których pewien mężczyzna, pragnący pozostać anonimowym, oznajmił, że zna kogoś, kto idealnie pasuje do charakterystyki podanej przez jasnowidza. Świadek, na poparcie swoich słów, dostarczył podobno mediom zdjęcie człowieka, o którym była mowa i z tego, co można wyczytać w źródłach, oba wizerunki były niemalże identyczne. Ponadto wyszło na jaw, że mężczyzna ten znał Yoshidę osobiście. W momencie jej śmierci miał 25 lat, czyli mieścił się w podanych przez Robinsona widełkach czasowych, zamieszkiwał niedaleko przystanku, na którym sprawca miał wysiąść z tramwaju, a także pochodził z Bliskiego Wschodu. Co więcej, posiadał spory tatuaż na przedramieniu, przedstawiający tygrysa, a także niedługo po tym, jak doszło do zabójstwa kobiety, z jakiegoś powodu sam zgłosił się do szpitala. Anonimowy świadek uraczył również dziennikarzy historią, że pewnego dnia wspomniany znajomy pochwalił się, że ma nową dziewczynę, którą poznał w jednym z klubów na terenie dzielnicy Shibuya. Zaprzeczył, jakoby w późniejszym czasie kolega przedstawił mu swoją partnerkę, jednak z opisu wyglądu, jaki mu podał, można było wywnioskować, że była ona bardzo podobna do Yoshidy. Związek tych dwojga nie trwał jednak długo, zakończył się z inicjatywy kobiety po kilku miesiącach, co spowodowało, że jej były partner był wściekły. Miał wyrażać się o niej bardzo niepochlebnie, używając niecenzuralnych słów, a także grozić, że ją zabije. Wszystko to brzmiało tak obiecująco, że pomimo iż trop uzyskany został w tak niekonwencjonalny sposób, możliwe, że śledczy byliby skłonni porozmawiać ze wspomnianym człowiekiem. Problem jednak w tym, że mężczyzna nagle zniknął w tajemniczych okolicznościach w styczniu 2001 roku, 4 miesiące po śmierci Yoshidy. Jako że nikt z jego bliskich i znajomych nie wiedział, gdzie obecnie przebywa, przesłuchanie go okazało się być niemożliwe. W artykułach o sprawie, do których udało mi się dotrzeć, nie ma informacji, jakoby kiedykolwiek został odnaleziony i zapytany o związek ze sprawą 28-latki. To, kto i dlaczego dopuścił się morderstwa Yoshidy Yoko, po dziś dzień pozostaje tajemnicą. Pozwólcie, że krótko opowiem Wam teraz o podejrzanych, branych pod uwagę przez organy ścigania, a w komentarzu pod odcinkiem możecie dać mi znać, przeciwko której z osób Waszym zdaniem świadczy największa liczba dowodów i poszlak. Pierwszą myślą śledczych było podejrzenie, że sprawca to osoba, którą Yoshida znała i miała z nią do czynienia każdego dnia. Któryś z jej asystentów, może menadżer lub przedstawiciel wydawnictwa. Za tą teorią przemawiałby komplet zapasowych kluczy,
które dziewczyna mogła przekazać współpracownikowi, aby wchodził do mieszkania samodzielnie i nie przeszkadzał jej podczas pracy. Istotny jest również fakt osłonięcia twarzy i oko ręcznikiem. Jak zapewne wiecie, jest to praktyka często stosowana w momencie, kiedy napastnik jest dla ofiary kimś bliskim. Nie możemy również zapominać o tym, że w mieszkaniu nie odnotowano śladów bójki, a podejrzewam, że gdyby Yoshida nagle zobaczyła w swoim mieszkaniu obcego człowieka, to próbowałaby z nim walczyć i nie dałaby tak po prostu do siebie podejść. Druga teoria świadczy, że zbrodni dokonał któryś z jej fanów lub też jakiś stalker. Warto w tym momencie wspomnieć, iż jako że miejscem pracy kobiety był jej własny apartament, adres tego miejsca podawany był w tworzonych przez nią komiksach jako adres do kontaktu. W tamtych czasach, kiedy nie obawiano się w aż tak ogromnym stopniu o swoją prywatność, takie praktyki były stosowane i możliwe, że któryś z wielbicieli postanowił pójść pod wspomniany adres i sprawdzić, czy będzie w stanie spotkać tam swoją idolkę. Może stalkował ją od dłuższego czasu, czekając na dogodny moment, aby zaatakować. Może zapukał do jej mieszkania, a kiedy ta mu otworzyła, zagroził jej czymś, przykładowo nożem, i zmusił do odbycia stosunku, po czym udusił ofiarę i uciekł z miejsca zdarzenia. Z racji na drugą, nieco niebezpieczną profesję, jaką parała się Yoshida, możliwym jest także, że za jej tragedię odpowiedzialny jest któryś z jej klientów, z którymi spotykała się w klubie. Możliwe, że chciał mieć kobietę tylko dla siebie, również poza godzinami pracy. Tak więc śledząc ją uzyskał informację, gdzie mieszka i postanowił wykorzystać sytuację. Możliwe również, że był na tyle, w cudzysłowie, opłacalny, że 28-latka sama podała mu adres. Być może nawet poczęstowała go zapasowymi kluczami. Aczkolwiek to jedynie moje przypuszczenia. No i oczywiście zostaje również kwestia jasnowidza. Jednak czy możliwym jest, aby jakiś człowiek był w stanie dokonać identyfikacji mordercy na podstawie tego, co mu się przyśniło? Osobiście jakoś nie chce mi się w to wierzyć, jednak może są tu osoby, którym wydaje się, że późniejsze wydarzenia związane z anonimowym donosem to za duży zbieg okoliczności i warto byłoby się temu głębiej przyjrzeć. Tak czy inaczej, wraz z odejściem młodej twórczyni komiksów, świat utracił utalentowaną artystkę, która być może do dnia dzisiejszego zrobiłaby już w branży oszałamiającą karierę. Jednak pewnego wrześniowego dnia 2000 roku ktoś postanowił w jednej chwili odebrać jej wszystko, na co tak ciężko pracowała i, będąc szczerą, nie sądzę, aby kiedykolwiek za to odpowiedział. Mimo to, jeżeli w sprawie pojawi się jakiś nieoczekiwany przełom, to na pewno Was o tym poinformuję. Cześć, z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Przed chwilą, jak wspomniałam o tym, że świat utracił utalentowaną artystkę, to pomyślałam, że na sam koniec muszę wspomnieć moim słuchaczom o innym, niesamowicie kultowym twórcy, którego fani japońskiej popkultury pożegnali z początkiem marca tego roku. Mianowicie, w wieku 68 lat, z uwagi na krwiaka podtwardówkowego, odszedł z tego świata Toriyama Akira, autor jednej z najbardziej popularnych mang na świecie. A mowa tu oczywiście o serii Dragon Ball, którą zapewne kojarzycie, nawet jeżeli nigdy nie byliście zainteresowani kulturą kraju kwitnącej wiśni. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że wiele z osób, które mnie dzisiaj słucha, wręcz wychowało się na anime powstałym na podstawie wspomnianej mangi, które puszczane było w telewizji z polskim dubbingiem, nałożonym na włoski, który ktoś wcześniej nałożył na oryginalny japoński. Piękne czasy. Niemniej jednak uważam, że uniwersum, które ten człowiek stworzył od podstaw, zapoczątkowało cudowną przygodę z kulturą Japonii i stało się odskocznią od problemów życia codziennego dla milionów osób na całym świecie. Wystarczy choćby rozejrzeć się w lato na zatłoczonej plaży, przykładowo nad Bałtykiem, aby zauważyć kilka tatuaży z postacią Wegety czy Son Goku. Ci ludzie zadecydowali, aby część Toriyamy Akiry została z nimi na zawsze. A może słucha mnie ktoś, kto takowy posiada? To pozdrawiam serdecznie. Sensei, w imieniu wszystkich fanów Dragon Balla, którzy odwiedzają ten kanał, dziękujemy za sprawienie, że mogliśmy wspólnie przeżyć tę niesamowitą przygodę. No dobrze, a teraz przejdźmy już do zapowiedzianego przeze mnie kilka dni temu konkursu. Jakiś czas temu oglądałam bardzo wciągający, obyczajowy serial o nietuzinkowej tematyce, który został zrealizowany na podstawie książki znanego japońskiego pisarza o personaliach Ishiguro Kazuo,
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Kilka dni temu wspomniana pozycja wyświetliła mi się na którejś z internetowych księgarni i w końcu postanowiłam ją nabyć. Ale pomyślałam, że wezmę dwie, bo jestem pewna, że komuś z Was również mogłaby się spodobać. Dlatego też dzisiaj mam dla Was do wygrania publikację o tytule Nie opuszczaj mnie. Pozwólcie, że przeczytam Wam jej krótki opis, który oczywiście niczego nie spoileruje, ale daje jako taki pogląd na to, o czym może ona opowiadać. Ekskluzywna szkoła z internatem w sercu angielskiej prowincji, w której uczniowie są zachęcani do rozwijania zdolności artystycznych i kreatywności, zakochują się, nawiązują przyjaźnie. Mogłaby być wymarzonym miejscem dla młodych ludzi, gdyby nie to, że nie wolno im jej opuszczać, a strzępki informacji, jakie z czasem do nich docierają, zaczynają się składać na przerażającą prawdę. I choć nie ma tu miejsca na bunt, dwójka bohaterów, Kathy i Tommy, liczy na to, że miłość pozwoli odwrócić los, który od początku był im pisany. Serial był bardzo dobry, zaskakujący, pełen różnorakich, skrajnych emocji. Jeżeli lubicie tego typu książki i chcielibyście je ode mnie dostać, to napiszcie jakiś komentarz, uwzględniając w nim słowo nagroda. Na zgłoszenia macie tydzień od dzisiejszej daty. W kolejnym kroku wybiorę, żeby nie powiedzieć wylosuję, bo nie wolno, jedną osobę, do której taka książka powędruje, żebyście mieli co czytać na nadchodzące święta wielkanocne. A na dziś to wszystko, kochani. Dziękuję serdecznie wszystkim razem i każdemu z osobna za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Szczególnie dziękuję za nieocenione wsparcie moim patronom, których lista wyświetla Wam się obecnie na ekranie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do ich grona lub też wynagrodzić mnie wirtualną kawą, wszelkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam również nieśmiało o uruchomionej niedawno przez YouTube opcji podziękowań, dzięki której możecie wspomóc drobną sumą mnie lub swojego innego, ulubionego podcastera. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia i do usłyszenia, jak najszybciej będzie to możliwe. Matane, bye bye.